Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj jestem na takim polu w Horodle, gdzie jak widzicie jeszcze jest fasola na pokosach, ale dzisiaj przyjedzie właściciel i będzie zgartał tą fasolę na takie większe jakieś pokosy, więc to pole się dzisiaj oczyści, a ja między tymi pokosami będę sobie chodził i zobaczymy, co dzisiaj uda mi się wykopać. Pogoda jest dosyć fajna. Nie ma co narzekać. Wiaterek wieje, ale jest przyjemnie, jakieś 16 stopni na plusie, więc zaczynamy poszukiwanie. Pierwszy fancik jest polmosik. Co znalazłem? Ciekawe, czy to jest moneta, czy może jakiś guzik. Stan tej rzeczy jest bardzo, bardzo słaby. Trudno powiedzieć. Dosyć lekkie. Może aluminiowe, więc coś nowszego chyba będzie. Wygląda jak jakaś moneta, ale stan tragiczny. Znalazłem monetę, już chyba widzę, co to jest. Prawdopodobnie dwa hellery. I rocznik widać, 1914 rok. Proszę bardzo, taka moneta. Trochę wieje, więc na pewno z dźwiękiem będą problemy dzisiaj. A teraz wyszło coś takiego chyba mosiężnego. Ale nie wiem, co to mogło być. Muszę złapać oddech, bo ciepło mi się zrobiło. Zrobiłem jakieś 60 metrów długości pola i coś wielkiego znalazłem. I czymś starym mi to zajeżdża. Wygląda mi to na jakąś fibulę, ale jest jakaś taka mega wielka. Masakra. Zaraz zrobię zdjęcie i wyślę do znajomego archeologa, żeby potwierdzić wstępnie, czy to jest fibula, czy nie. A teraz znalazłem chyba połówkę nieśmiertelnika. Tak mi się wydaje. Ale niestety chyba nic na nim nie widać. Niewybity, niewyryty. Ta. Pusta blaszka. Ale to polski nieśmiertelnik, tak mi się wydaje. Tak, polski. Czyli nasi tu byli, na tym polu. Patrzcie, znowu coś znalazłem. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakiś dzisiaj bardzo ciekawy dzień. Dziś nie tylko same skarby, ale też kawałek łyżki aluminiowej. Tradycyjnie musi też się znaleźć. Trafiłem jakąś malutką monetkę. Ciekawe, co to jest.
Za wiele szczegółów to ona nie posiada. Na Boratynkę może być troszeczkę przydłuża. Chyba, że mi dzisiaj coś z ostrością oczu jest nie halo. Ale za wiele to nie widać na tej monetce. Powiem wam, że jestem podekscytowany, ale nadal nie mam żadnego info, co to może być. Przedmiot delikatnie umyłem, żeby zobaczyć szczegóły i takie zdjęcia wysłałem do takiej szybkiej ekspertyzy na ciepło, prosto z pola. I czekamy, a póki co macham wykrywką. Pole jest bardzo długie, więc jak widzicie dopiero robię drugą długość tego pola. I chodzę między sobie, między tymi pokosami z fasolą, które dzisiaj no zostaną ściągnięte na jakiś taki większy jeden. Ale tak chodzę, żeby tutaj nic nie obijać, nie wykruszać tej fasolki. Mam jakąś zieloniutką monetkę. I to chyba będzie druga RP, tak. Przyszedł grosik i znalazł... Grosik? Nie, dwa grosze. Tak, dwa grosze, bo ona jest troszeczkę większa. Dwa grosze, a rocznik? Hmm. 39 chyba. Tak mi się wydaje. Taka monetka. A teraz wyszedł kawałek takiego kolorku. I znalazłem jakąś monetkę. Ciekawe co to jest. Trochę wytarta. Ale mi wygląda na 5 groszy z drugiej RP. Tak, piąteczka. Ale stan bardzo słaby. Ale jest moneta. Ruch u mnie się zrobił na polu. Jak widzicie, kombajn przyjechał i ciągnik ze zgrabiarką, więc będzie mucenie fasoli. A ja teraz coś takiego znalazłem, patrzcie. Materiał chyba mosiąc. Jakaś taka duża ozdoba, ale co to mogło być? To nie mam pojęcia. Ale ładne. I na pewno stary. O, dzisiaj to kurczę jest mega dzień. Niedziela, a ruch na polu u nas. Idę do auta. Kolega przyjechał, pokażę mu te rzeczy, które znalazłem. W sumie właściciel pola też jest, to zaraz im pokażę. I sobie zrobię w międzyczasie małą przerwę. Kurczę, opla mi wykombajnują. Trafiłem jakiś guzik, puszka nie posiada, tam widzicie w tle kombajn sobie jeździ i tutaj na tym guziczku widać jakiegoś orzełka, ale to jest jakiś starszy guziczek, na pewno przedwojenny. Na butonarium poszukamy, na podsumowanie.
Znalazłem jakąś monetkę. Zobaczymy, co to. Co to za moneta? Ojej. Stan słaby. Za wiele nie widać. Zielony grążek. Oj. Niestety. Szczegółów brak. Chyba, że po umyciu coś może się pokaże, ale... Ale wątpię. Trafiłem jakąś malutką, zieloniutką monetkę. Ciekawe, co to jest. O! I jest grosik. Który znalazł grosik? Rocznik. Może uda się rozszyfrować. Niestety nie uda się, bo jest troszeczkę zaklejona, ale myślę, że na podsumowaniu będę wiedział, który to rocznik. Takie maleństwo. A teraz znalazłem kawałeczek pierśnienia wiodącego. Taki dosyć spory. Jakiś większy kaliber. I wyszło kawałek łuseczki od Mosinka. Pierwsza dzisiaj taka. Trafiłem teraz taki mały guziczek. Jak widzę, uszko jest. Łóżko jest i widać jakąś cyferkę na tym. Ktoś mnie tam bombarduje na Messengerze, ale to nie ten czas. Piąteczka. Taki mały guzik z piątką, ale nie wiem, co to może być za guzior. Nie spotkałem jeszcze takiego. A może nie pamiętam. Takie maleństwo z piąteczką. I mam bardzo fajną monetę. Tak mi się wydaje, że to będzie jakieś sreberko. I to chyba Rosja carska będzie. Orzełka widać. Gdzie 10 kopiejek. A rok? No teraz roku wam nie powiem, nie podam. Ale ta monetka ma potencjał. Kończę dzisiejsze wykopki. Udało mi się zrobić 8 długości pola. To jest dosyć dużo, bo pole jest bardzo długie. I co? Powoli zawijam się do domu i zapraszam na podsumowanie. Na początku śmieci na pewno, a później, wiadomo, główne podsumowanie z fantami. Jestem już w domu, a to są śmieci z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, troszeczkę tych fantów udało się wykopać, a więc zaczynamy od góry. Jakieś zdobienie, ale nadal nie wiem, od czego to może być. Elementy, kawałeczki szrapneli, tutaj kawałek pierścienia wiodącego, kuleczki od szrapnela, jakiś drucik, kawałeczek łuski karabinowej, czubeczek od jakiegoś pocisku, ale widzicie, że stalowy. Czyli to pewnie końcówka II wojny światowej. Połówka polskiego nieśmiertelnika, ale niestety nic na nim nie widać. Nie jest ani wybity, ani wyryty. Dalej, monetki. Trzy monety nieczytelne. Trzy monety z drugiej RP. 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy. 2 grosze udało się rozszyfrować. 39 rok. Pozostałe monety... Raczej nie da się. Szkoda. 2 Hellery 1914 rok. Stan dosyć ładny. Najładniejsza chyba monetka z tego wypadu. 10 kopiejek 1902 rok. Widać, to jest sreberko. Nie czyściłem tej monety, bo po co, tylko jest umyta delikatnie. Następnie mamy 2 guziczki. Ten malutki guziczek z piąteczką i z kropeczką to jest guzik austro-węgierski z początku XX wieku. Teraz ten fajny guziczek z orzełkiem w koronie to jest polski guzik z okresu Królestwa Polskiego. Opis guziczków oczywiście tradycyjnie wstawię w opisie filmu. I na sam koniec 2 fanty, które nadal nie zostały zidentyfikowane przeze mnie. Ten obiekt bardzo przypomina fibulę, ale nie jestem
przekonany, czy to jest fibula. Może to jest element od jakiegoś zamknięcia, chociaż mogę się zdziwić. To tak samo, nadal nie wiem, co to jest. Patrzcie, jaki ciekawy kształt ma. Tak czy tak, wszystkie rzeczy zgłaszam do konserwatora, więc na pewno sobie zidentyfikują te obiekty wszystkie. I może wśród tych kilku znajdzie się coś ciekawego, co zostanie w muzeum. I taki to był wypad. Jak widzicie, kilka fantów udało się wykopać. Znajomi mnie odwiedzili na polu. No było dosyć fajnie i przyjemnie. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!